Witam, tutaj wasz niezapomniany Szymuś Maćkowiak. Dziś jest chyba 26 kwietnia. Siedzę tutaj, bo wstęp dla facetów jest wzbroniony. Dzisiaj w centrum wykładowym Dzień Dziewczyn. Pójdę coś upolować. Zielony kolor jest dzisiaj zdecydowanie motywem EIT. Spotkaliśmy człowieka, który jest w niebieskiej koszulce, więc może nam coś opowiedzieć. Będzie nas na pewno widać na tym fajnym systemie, jak to działa i co możemy zobaczyć na stoisku elektroniki i telekomunikacji. Witam Ciebie. Witam serdecznie. Dzisiaj podczas Dnia dla Dziewczyn na Politechnice przedstawiamy między innymi to, czym zajmujemy się na jednym z kół naukowych. To, co widzimy tutaj, to tak zwany green box za nami. Stojąc ja w niebieskiej koszulce, mam ewidentnie inny kolor, co możemy zaobserwować na monitorze. Aktualnie znajdujemy się na ulicy Królowej Jadwigi. W ten sposób są realizowane m.in. programy telewizyjne. Czyli każda dziewczyna może wejść na to tło i może siebie zobaczyć na jakimś tam innym otoczeniu, tak? Tak, jak najbardziej. Możemy się poczuć też jak na plaży. Mamy tło pięknej plaży na Bahama, także naprawdę zapraszamy wszystkie dziewczyny. Tak, oprócz tego mamy dziewczyny z koła Pajączek, które zajmuje się układami elektronicznymi. Dziewczyny same zmontowały tutaj różne ciekawe układy, także zapraszamy wszystkich do obejrzenia ich. Dziewczyny, czy chciałbyście zobaczyć siebie na stronie wydziałowej w telewizji? Ładne HD, super jakość, greenboxy. Nie? No to już trochę chyba za późno. A może jednak, jak już jesteście, to może kilka słów. Jak ty oceniasz tą imprezę dotychczas? Co tutaj robisz? Bo jesteś też tak na zielono, więc EIT. Promuję nasz wydział, żeby więcej dziewczyn do nas przyszło. Czyli brakuje dziewczyn na EIT. No, brakuje. Powiedz mi, co byś takiego zrobił, żeby te dziewczyny zachęcić, jeżeli jakaś by właśnie podeszła i zrobimy taką symulację zaraz. Co byś jej powiedział, żeby ją zachęcić? Co byś zrobił? Nie wiem, jakiś numer, jakiś gag. Po prostu bym powiedział, że są u nas takie fajne chłopaki jak ty. To mi się bardzo podoba. To zaraz zobaczymy, jak to działa. Żeby nie przyszły. To wytniemy. Tu są dziewczyny. Dziewczyny, czym jesteście zainteresowane tutaj? Czy ogólnie teraz się po prostu tak rozglądamy, żeby porównać różne uczelnie i... Dzisiaj padło na Politechnikę. Skoro jest taki Dzień Dziewczyn, no to... W jakich kierunkach się porównujecie? No bo takich technicznych uczelni za wiele nie ma tutaj w Poznaniu. No, myślę, że tutaj koleżanki głównie budownictwo, nie wiem, jakieś architektura ewentualnie, coś w tym stylu. Koleżanki uciekają, ale bardzo wesołe dzisiaj. No tak, no bo mogliśmy się zwolnić ze szkoły, więc jak nie być wesołym? No od szkoły, no to święto, prawdziwe święto. No jasne. Bawiłyście już się kwiatkami? Tam na końcu są takie kwiatki na elektronice. No przyszłyśmy, więc jeszcze... No to polecam kwiatki do zabawy. Dzięki. Dzięki. Przepraszam bardzo, co tutaj się majstruje takiego, bo... To jest Pong, w który można grać na zwykłym analogowym oscyloskopie. Takie super wykorzystanie, takie nawet na chwilę nudy. No, wydaje mi się, że będąc hobbystą elektronicznym, projekt gry na oscyloskopie analogowym jest swojego rodzaju kamieniem milowym, takim osiągnięciem jak dla normalnego człowieka spłodzenie syna i zbudowanie domu. To się podoba dziewczynom? Nie. Idealne miejsce, idealny czas na taką prezentację. Dziewczyny się trochę boją patrzeć, co to takiego jest, ten oscyloskop i te straszne rzeczy. Takie imponujące, można powiedzieć, że można na taki oscyloskop poderwać dziewczynę. Wiedza taka zakazana dla nich, niedostępna.
No mam nadzieję, chociaż jeszcze się to nie udało. Ja też próbuję i mi nic nie wychodzi. Próbujemy dalej. Dzięki bardzo. Zobacz, jaki piękny kwiatek. No. Podoba ci się? Tak, rozumiem, że go dostanę. Jak najbardziej, niewykluczone. Ale musisz najpierw stwierdzić, że chłopaki z IT to są jednak najwięksi romantycy. Czy może nie znasz chłopaków z IT? No, chyba nie znam. No to właśnie, możesz jednego poznać. Witam serdecznie. Ja mam na imię Szymon. I Dorota. Dorota. Tak. Dorota, w takim razie zasługujesz na pewno ten kwiatek. Wow. Proszę bardzo. Ale musisz teraz powiedzieć nam, co dzisiaj zwiedziłaś tutaj, bo już tutaj siedzisz i wygrzewasz na słoneczku, czy już po... Generalnie rozumiem... już studiuję. Nie musiałaś tego mówić. Co cię przyciągnęło do tej uczelni? No, oczywiście. Na pewno chłopacy, romantycy. No, bo można, no tak, Polska, na tak. pewno. Przerodziłam no, koleżanki, z dziewczyn. A koleżanki nie są zazdrosne, że masz tyle chłopaków. Mówią, a my na UM-ie to tutaj mamy samych takich chłopaków dziwnych i same dziewczyny. Najpierw trzeba ich mieć, żeby byli dziwni. Znaczy, nie ma ich w ogóle praktycznie. Bo szukamy właśnie sposobu na kobiety na przyciągnięcie je i zaczynamy od przyciągania właśnie na uczelni, no bo to jest no, no tak, to zadanie. To jest dobry sposób. Znaczy my próbowaliśmy dzisiaj z kolegą, mieliśmy tutaj takie zrobione jajko i próbowaliśmy właśnie, czy dziewczyny chciałyby tego jajka dotknąć, no to nie zadziałało niestety. Dziewczyny nie chcą dotykać nie waszych chcą jajek. Nie chcą, zdecydowanie. To co tym razem, jaki inny chwyt? Tym razem próbujemy je zagadać i mamy nadzieję, że w pewnym momencie będą tak już znudzone, że... Kobiety bardzo lubią rozmowy, więc to na pewno... Tak. Są bardziej rozmowne niż mężczyźni. Tak, podobno wypowiadają nawet więcej słów. Nie wiem, nie sprawdzam. Jakieś takie statystyki. Nie liczyłem szczerze mówiąc. Udało mi się znaleźć taką fajną dziewczynę, jak masz na imię? Chyba Monika. Troni. Dobrze trafiłem, Troni. Cieszę się, że spotkałem Troni. Ja też. Co nam powiesz, Troni, o tej imprezie całej? No ogólnie szał-ciał, no, jak widać. Jak widać, są pospalane i... Wydział elektroniki i telekomunikacji się spisuje najbardziej. Co powiesz koleżankom, żeby je zachęcić do tego, żeby tutaj studiowały? Zapraszamy serdecznie. Jest nas bardzo mało. Tak, ale czyli duże powodzenie chłopaku. Możecie powiedzieć, że tak, wszyscy no, za wami szaleją. Siedzimy chłopku. Tak. Nie, sobie wybieramy. Jutro. Nie, ten ma złą koszulkę. Czyli ja będę na pojutrze, ale będę. Czyli kolejna dziewczyna, która mnie lubi. Kończymy relację z dziewczyn na politechnikach. Znaleźliśmy dzisiaj dużo dziewczyn. Po tych początkowych porażkach już nauczyłem się, jak rozmawiać. Widać, że fajnie dać jakiś kwiatek i fajnie znaleźć jakiś wspólny język. Dziewczyny na politechnikach są potrzebne. Jest ich coraz więcej. Widać to po dzisiejszej frekwencji. Dziewczyn przybywa z roku na rok i są coraz bardziej zainteresowane programem uczelni. Relacjonował dla was Szymon Maćkowiak. Spacja Tytał. I'm your